jaką Chrystus uczynił dla nas, a zapoczątkował przez Boże Narodzenie. Zobaczymy, co dziś może oznaczać Boże Narodzenie w sercu człowieka z XXI wieku. Zdumiony prawnik powiedział do Eliego: szkoda, że nie ma dziś Bożego Narodzenia.
Na co Edi odpowiedział mu: wiesz, Franie, Boże Narodzenie nie jest tylko raz w roku. Boże Narodzenie jest zawsze, kiedy my tego chcemy. Justyna to uczennica gimnazjum. Można by powiedzieć, jak tysiące innych gimnazjalistek na tym świecie. Jednakże coś wyróżnia ją z tłumu. Justyna ma dobre serce. Szczere i chętne do pomocy. Pani Kasi pomaga od 2 lat. Robi na niej zakupy, wychodzi z nią na spacery, kiedy ta ma więcej sił. Odwiedza ją, bo rodzina pani Kasi wiele lat temu wyjechała z Polski. Pani Kasia, mając już 70 lat, została sama. Justyna jest dla niej jak wnuczka. Że to jedynie Chrystus daje jej siłę do tego, aby móc być radością dla innych. Dlatego zawsze, kiedy wraca od pani Kasi, klęka do modlitwy. Dziękuję za dzisiaj. Jest pilną uczennicą, a przy tym chętnie udziela pomocy w lekcjach swoim koleżankom. Tłumaczy jak anioł, czyli z cierpliwością. W międzyczasie rozmawia o problemach, głupotach, marzeniach i pasjach. Dodaje otuchy, wskazując, że o matematykę to już Bóg się zatroszczy, bo ile zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by posiąść tę wiedzę. Często tłumaczy swoim koleżankom: Bóg nie nauczy się za ciebie, bo nie chce mieć głupich dzieci. Justyna czuje w sercu zadowolenie. Jednak jej radość szybko zabiera sytuacja domowa. Mama często oskarża Justynę, że po sobie nie sprząta, że ona wszystko musi za nią robić, prać, prasować, wyrzucać śmieci, zarabiać. Dlaczego tutaj wszędzie jest taki nieporządek? Jak ty się nie wstydzisz do tego chlewu zapraszać gości? Czy ja zawsze muszę mówić ci, co masz robić? Nie odpytaj, zrobię przyjść tutaj do mnie, słuchaj się mnie. Zrobię wszystko za ciebie, sprzątam, gotuję, prasuję, wyprowadzam psa. A ty nic nie robisz, naprawdę. Haruję na twoje tańce, na wszystkie twoje zaścianki. Jestem z tym zupełnie sama, bo ojciec wyjechał. Myślisz, że nie jest, to nie jest mi łatwo. Jak ty wyglądasz w ogóle? Macie dość! Nie jest to prawdą, bo kiedy tylko Julia może, wykonuje tę pracę domową, by nie trudzić mamy, która jest przytłoczona po odejściu taty. Często jakby wyżywała się na Justynie za nieudane życie, wysypając ją od najgorszych. Te chwile są dla Justyny najtrudniejsze. Wyciskają łzy i zabierają radość. Odskocznym dla Justyny jest jej pasja – taniec.
ma wsparcia w końcu, bo przecież odszedł. Modli się o przebaczenie i miłość do rodziców. Panie, naucz mnie kochać. Daj siłę, abym nie zwariowała. Panie, kochaj przeze mnie tych, którzy mnie niszczą. Mamę i tatę. Odbuduj mnie. Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy przebaczamy dzięki mocy Chrystusa naszym winowajcom. Kolejny bohater to Marcel. Zobaczymy, jak doświadczył swojego Bożego Narodzenia i co dziwne w wakacje na jednym z festiwali rockowych, a mianowicie na Woodstocku w roku 2012. Oprócz ludzi z Woodstocku są też ludzie z przystanku Jezus, którzy rozmawiają z uczestnikami koncertów o Bogu, ewangelizują. Kiedyś Bóg zmienił ich życie i teraz nie mogą nie dzielić się tym wielkim doświadczeniem z innymi. Woodstockowicze albo ich odrzucają, albo podejmują rozmowę. Postanowiła kupić sobie coś do jedzenia. I kiedy zaczęła przeglądać portfel, Marcel, jeden z ustawowników, wyjrzał jej do ulicy. I podobnie dla złodzieja na horyzoncie pojawiła się policja. Ustawowicz wpadł jej w ręce. Nadbiegła jej Anka i od razu powiedziała: niech pan go zostawi, my się tak tylko bawimy. Jak to się bawicie? Pytał zdziwiony policjant. No tak, to tylko zabawa. Policjanci spojrzeli na siebie zdziwieni i puścili Marcela. W sercu złodzieja zrodziło się pytanie. Czemu tak zrobiłaś? Przecież te pieniądze ukradłem. A wiesz, kto jest Jezus? Nie, to nic nie zrozumiesz. No to powiedz mi, kim jest Jezus. Chodź, ja ci wszystko powiem. Marcel i Anka jeszcze długo rozmawiali o wierze i sensie życia. Najbardziej Marcel nie mógł pojąć jednego. Dlaczego Anka była dla niego dobra, nawet kiedy chciał ją okraść? To wszystko przez Jezusa, tłumaczyła mu. Ten opowiadał, że nawet kiedy chodził na katechezy, nigdy nie widział takiego zachowania, jak odpłacanie dobrem za zło. Marcel po wielu godzinach rozmowy stwierdził, że jeżeli tak wygląda prawdziwe chrześcijaństwo, to od tego chce. I zaczęli się modlić, by łaska Jezusa spłynęła na niego. I właśnie w te wakacje, w jego sercu, stało się Boże Narodzenie. Na lekcji religii w jednym z polskich gimnazjów katechetka będzie odczytywać Ewangelię.
przepraszam za spóźnienie. Wstańcie, proszę. No już podnosimy kubki, wstajemy. Wstańcie. Dobrze, teraz przeczytamy Ewangelię. Ale proszę już o ciszę. I Marek, wyjmuj dokument. Ja to widzę. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się nie dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A teraz opowiem wam moje własne autorskie kazanko, takie magiczne. Pan Jezus narodził się w stajence. I dla kogo to zrobił? No dla nas, drogie dzieciaczki, oczywiście, że dla nas. Więc musimy być dobrzy, kochać jeden, drugiego, nie grzeszyć więcej, bo wy taki niegrzeczna klasa, ja to widzę was. Jesteście? No, trzeba się starać. Bo Jezus patrzy i potem wie, czy wpuścić z taką niegrzeczną ejstą do nieba, czy nie wpuścić takiej ejstą do nieba. Dlatego trzeba być grzecznym i się starać. Musimy być starać. Nie! Ale co nie? Mam z tego dość! Nie! I jeszcze raz nie! Szukam panią przez grzeczność od 2 lat, to macie już to samo. Niech pani przestaje tak mówić, bo ja wszyscy się dawno połączyli i ustali. No proszę zobaczyć, nawet pani dyrektor gdzieś tam, gdzie od razu na panią patrzy. Ja chcę robić dobro, ale wychodzi mi zło. Chcę, ale nie mogę. Staram się, ale mi nie wychodzi. Czuję się jak owieczka, która połamana 4 nóżki i zniszczone 4 kopyta. A pan mi jako postać mówi, no chodź, postaraj się. Jeszcze tylko 50 metrów do szpitala. Ja nie mogę, rozumie pani, nie mogę. Jeżeli Bóg nas nie zamieszka, nie wprowadzi się do naszego serca, to koniec. Sił na robienie dobra wystarczy na krótko. A my nie mamy sił, żeby sobie postanowić zrobić dobro. Tylko to Bóg nas musi działać. Może to i dobry kierunek. Ale wiem, że ile prosiłam, Panie, przyjdź do mego serca grzesznego i połamanego i bądź we mnie i kochaj przeze mnie, to Bóg dawał mi siłę, abym robiła dobro. Julka, już chyba rozumiem. Zamiast mówić ciągle róbmy dobre uczynki, lepiej najpierw prosić, przyjdź Panie Jezu, abyś mieszkał w moim sercu, a wtedy dobre uczynki prawie same będą wychodzić. No tak. I wie Pani co, przepraszam za mój sprzeciw, proszę o wybaczenie. Julcia, to ja przepraszam, że przez te 2 lata katowałam Was tym morem i zapraszam na Sorko, idziemy do kościoła? Idziemy. A Wy idziecie? Postarania się, postanowienia, poranizowania, ale z tego, że to Bóg w człowieku chce działać. Przy prawdziwym zrządzeniu opatrzności na tegoroczną pasterkę przyszli nasi bohaterowie. Połączył ich Chrystus, który rodził się w ich sercach. Przyszedł Edi i Franek, a nawet mały chłopiec z tatą. Przyszła i Justyna, która przeprowadziła też swoją mamę. W kościele widać też było Marcela i Ankę i kilku innych Łódznokowiczów. Zawitała katechetka, przybyła i Julia. Tego roku, w tych kilkunastu sercach, odbywało się Boże Narodzenie. Każdy z nich z osobna wyznawał. Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Oddaję Ci moje życie. Żyj we mnie i działaj przeze mnie. Bo ja jedyne, co dobrego umiem, to tylko dobrze zgrzeszyć. Przyjdź do mego serca i zmiłuj się nade mną, Panie. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaką w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.